Dobra. Nie, 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 za ciemno, za ciemno. Jaśniej, jaśniej trochę, dobra, dobra. Ile? 2,8. No to co, zaczynamy? Poszła. Proszę Państwa, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam tak pięknej uroczystości. Zasłużona, dzielna babcia, pani Kornelia Placek z Pokuty Górnej, dziś właśnie skończyła 100 lat. Przyjemnie jest wiedzieć, że nie jest się samym na tym świecie, gdy jest się człowiekiem starym. Czuje się po prostu opiekę drogich państwa. Ale babcia Kornelia ciągle jeszcze jest młoda, nie pomna swoich lat, jeszcze dzisiaj pomaga rodzinie w gospodarce, ba, nawet sama potrafi dojechać do Kalwarii i nie opuści ani jednego zebrania Ligi Kobiet, która jest aktywną członkinią. Proszę Państwa, oto do dostojnej jubilatki zbliża się wojewoda z listem. Jest to list szczególny, list bezcenny. Wielce szanowna jubilatko, składam Ci, droga Kornelio, serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu. 100 lat życia pełnego trudu i troski. 100 lat pracy na roli i nad wychowaniem potomstwa na dobrych obywateli naszej ojczyzny. Stawia Cię w rzędzie najbardziej zasłużonych ludzi. Szczęśliwym zbiegiem Twoja jesień życia przypada na okres rozkwitu materialnego i duchowego Polski. Możesz odpoczywać po trudach życia spokojnie, patrząc w przyszłość swą i swoich dzieci i wnuków. Żyj jeszcze długo, kochana Kornelio, i ciesz się zdrowiem i szczęściem. Pierwszy sekretarz. Niech żyje babcia Kornelia! 200 lat dla babci Kornelki! 200 lat, niech żyje, żyje nam! 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam! 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam! Z okazji setnej rocznicy urodzin życzymy Ci wszystkiego najlepszego i wręczamy ten symboliczny kosz kwiatów od Myszki. Proszę Państwa, wzruszenie staruszki nie pozwala jej mówić. To bardzo wielkie, silne przeżycie. Proszę Państwa, ona płacze. Tato, Kadela jedzie.
Niech se jedzie. Co mi dupę zawraca z pierdołami? Nie widzisz, że się modla? W bagażniku coś wiedzą. Pewnikiem telewizor. Już mają 4. To będą mieć 5. Kadela ma dużo pieniędzy, a syć korawi, żeby mnie denerwować. Mnie tam wisi jego telewizor. Tato, to pewnie nie telewizor. A co? No zapralka. Już mają 3. A my no jedną. Nie zjeżdżaj, nie zjeżdżaj. My tacy sami ważni jak Kadela. No to jest! Helka, co to robisz? Ty nie wiesz, że w pralce są mydliny jeszcze poprani, nie wiem o te. Kruca, fuks, mówiłem, żeby w pralce nie prać. Mocie bali i wyrzymackę na korbę. Potem masło mydlinami czuć. A to starą chałupę będziemy żyć. A po co? Babka pomarli, starej izby nie będzie trzeba. Ale świniołki żyją. A mają ciasto. Z babcynej izby zrobimy chleb. Ludwik, Kadela widział pogrzeb. Zaśnął go do pocałej wsi, że my babce księdza żałowali. To co mi tam Kadela, nie przygoda, co chce. Księdza my nie wzięli, bo babce i tak nie pomoże. Jo świndli nie robię tak jak ten złodziej. On se może pieniądze rany, szas, pras i piąty telewizor. To nie był telewizor. A widziałeś, Jądku, co to było? Zgadali, że to była maśnia do odmywania. Widzicie go hrabiego, od gnoja. Jezus Maria, wszystkie talerze błotów. I na czym teraz będziemy jeść? Proszę się wściec! Maszyny do zmywania mu się zachciało. A to już jego baby. Rączki potraciły? Pedikury mają, a z tyłka im wyrastają manikury. A ty się co się śmiejesz jeszcze? Znam je, że Kasi się śmiejesz jeszcze. Musi być koniec świata. Skoc na górkę i owoc. Co się tam u tego diabła wyprawił? Górale, 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 górale
No jo, jo Waśka, jo. To jak zaś pomór. Jo, jestem u czas. No tak mi się ino zdołało, bo kole moje helki się więcej powietrza zrobiło. No, przyjdę do was, ale musicie produktów ważyć. Bo jak helka widza, to mam okrutne pragnienie. Nalej mi piwo. Ale już zamykam, placku. No? Do domu już idę. No to nalej mi dwa. Pięć do potęgi x razy 20% wynosi, ile to będzie wynosić? Co da to? Podwyżka pracownik zarobił w marcu. A kuryś pomacał? Ja nie macał, helka macała, bo to se palek dziazgę bił w palec, no i mogę macać. Cena jednego kilograma pełnego towaru. A psu dołeś żryć? Dołek. Aleś go pewnie na noc z łańcucha nie spuścił. Ale no właśnie spuścił, no. Chrusa, fucz, uwiąż go. Jeszcze kurę złapię. No. Kaś był. Co uwiozł? Caś uwiozł, a po co? Nie przepolował to po nocy. Nikomu krzywdy nie zrobi, bo szczepiony. A ty kozałeś mi, tato? No, siadaj, łódź się. Książkę szukasz? A może te? Legoj! Zaraz będzie z rycą. Jezusie, za coś mnie pokorą takimi głupimi dzieciami. Czwarty rok już w pierwszej klasie siedzi, a jedno mu świństwa pełbie. Ksiądz ci rozgrzeszenio nie do tej kurduplu. Kto ci to dał? Prawie go kadery mi pożyczył. Spuszczaj psa z łańcucha. No już! Ale kurę może chycić! Niech se chyta, jak taki sprytny. Kadela mu dosyć kur pod szopą.
Ściągnij mi tego oficerka. O! Co jest? Głowa mnie boli. A czemu? Paskę żeście mi sprali. Dobrze ci tak zbaryśnikam. Weź ten łeb u mocu. Na dys musisz wyrazić. A ty ten spraw spuścił. No po co? A żeby se polotał, żeby jaką kurę udusił Kadeli. Chcesz ty z budki na łeb spod? Na starość mam se po sądach włóczyć. Z Kadelą będę się o kurę przemawiał? A ty idź zaraz i uwiąż go. O Jezu, co za głupie chłopczysko. Józe! Józe! Chodź, bo. Nie możesz się wyssać w stajnie? Na wiwat czy z posiodce, żeby drzewiało? Pomalować nie mógł to. Wszystko byście niszczyli. Może obie? Nie mam na to. Co, nie kurzysz? No to ucz się, syn. No uczę się, uczę też. 17x razy 9 elementów, dodać 14, 3 cebule, ile równo się odcinek A, jąder razy do potęgi. Józuś! Co tato? Owcom pić dałeś? Dałem, tato. A babce zacierkę zaniosłeś? Czy se babka pomarli? No prawda. Wczoraj my ją pochowali. Nie wczoraj. Przecież tydzień będzie. No to ucz się, synku, ucz. Minus Ty mu się nie uczysz? Z nim co, tato? Zawdy jest co się uczyć, synu. Przenieś mi biednica. Nogi se wymocą, bo mnie romantyko chytą. Krótca, Fuchs, co ta woda taką gorką? Bo się ogień na piecu polił. A po co się polił? Przez świnią jest ugotowane. Gotowało się, tato, a Helka se wodę na mycie stawiła. Helka nie chce dupę wsadzi do skopka. Nie będę patyku mówił o niej parowe. Wszyscy no, na ojca patrzą. Każdemu żyć uczy. Józek, co masz troje? Nic, samo zgasło. Jak to się? Przecież to nie knot, żeby nafty zabrakło. Pewnie piorun w kadelową gruszkę strzelił i stopkę na supie wybiło. No widzisz? Ten pioruński kadela jeszcze nas do dziadostwa sprowadzi. Kaj świcka zaświecił. Świcka jest w stodole. Jezusie galilejskie, po co ona się tam poli? Jest to stodołę z poli. Helka gros to stodole upi. No to niech se upi po ciemku. Nie będzie mi świcek, by poradzili za biegiej. Masz świcka? Nie mam, Helki też nie ma. Na kałem zaś poniosło. Pewnie do kadeli poszła, bo ta matka telewizor ogląda. Jezusie, Galilejski za coś mnie pokorą takimi głupimi babami. No kajcie, chcę po dysu do kadeli łazić. Pierdoły oglądać. Przesamamy w domu telewizor. A gdyż cię tato zakozali włączać, bo elektryki szkoda. I? No pewnie.
wszystko drogo kosztuje. A wy byście pozgrabili i roztratowali. O Jezu, co to będzie? Ja umrę. Nie możesz czekać na drugi! Druga matka nie będzie, kierowca powiedział, że nie mają łapu, wszystkie na bazie stoją bez. Okazji jakiej nie było. Trzeba było jechać jako okazją. A który kierowca mnie za darmo zabiera? Chciałem 10 zł, dogadaliście, że na cygarety. Patrzeć na kadelową budę? Nasza chałupa najpiękniejsza. Jak ją otynkuję, co będzie w lusterkach, to się będzie świecić jak pałac na Szklanej Górze. Ona do nas ręką kiwa! A czym ma kiwać? Nogą? Pewnie do mnie idzie. Dowiedziała się dobrej pracy, oj to sycie niesie. Nie, to Franka idzie do mnie, koguta chciała kupić ode mnie. A nie Franka, no Leośka pytała mnie, czy jej nie sprzedał prosiaka od cycka. Miała być kole połednia. Niesie worek! Nie, tato, ona pokazuje jakieś papiery. Ludzie, chodźcie tu! Tato, Jąka zginął, to urzędniczka z gminy. Zamykamy się w chałupie, zaprzemy drzwi, za nikogo nie ma. Gdzie się zaprzy? Nie widzi, za nas widzi? Józek, leć do Jąbka, suwaj go w komórce, no czasami wstydu nie narobi. Józek, do piwnicy! Podatek żeście mi umorzyli. Szarwark mam odrobiony, no to co gmina ma do mnie? Jak to, nie domyślacie się? Nie domyślam się. Jak w sprawie tego błota na drodze, to proszę do kadeli. O traktory mnie jeżdżę. Ale i o wiele przyjemniejszej sprawie, tylko pomóżcie się mi z tego błota wydostać. Weźże paniu się na pleca, niech się w tych gównach nie babro. Wleźcie, paniusiu, wleźcie, on krzywdy tak nie zrobi. Naprawdę nie domyślacie się, gospodarzu, w jakiej sprawie, że do was przyszła? Nic za nic, pani ładno. Oj, nieładnie zapominać o rodzinnym jubileuszu. Ja do was przyszła w sprawie babki. W sprawie babki? No, ja w sprawie babki. Muszę się z nią zobaczyć. Przyprowadźcie ją tu, albo mnie do niej zanieście. Babka? Na cmentarzu. Co? Umarła, nie żyje? Ale wydą heca, jak się naczelnik dowie.
Tydzień temu, jak była w gminie, ją wymeldować z tego świata, ale urzędnicki nie było, bo pojechała na pogrzeb. Szkoda, że nie dożyła, a ja jej tu przyniosła laurkę piękną od naczelnika, 2000 z Ligi Kobiet, ruski zegarek od koła gospodyń. Na kwiatki mi zgnietli w autobusie, bo był pieronowy tłok. Nie, a za co? Jak za co? Przecież babka dzisiaj ma ostatnie urodziny. Jakie 2000? Ja jest trochę głuchy, do mnie pani się to się trzeba drzeć. Gmina babce wyasygnowała, bo i setka stukła. To pięknie, to się gminie chwali. To kupi sobie za to zobaskę z tureckiego perkanu. No jakże se kupi, jak nie żyje? Chodźcie paniusiu do środka, bo tu wiatr dmucha, jesteście przeziębicie i... Kurca, brawo wam. Ładne tu mocie. Siadajcie, paniusiu. Do to głodu, że babka nie żyje. Pewnie już, bo jemu się same takie pierdoły w głowie trzymają. Daj se pozor, smyku, żeby cię jeszcze babka nie pochowali. A gdzie ta babka są, żeby mi pokwitowali te prezenty? Napijecie się mleczka, dziękuję. Świeżego mleczka, paniusiu. Ale dziękuję, bo czekają koło drogi na mnie, muszę wracać. Ale w gębie wą zaschło, nie? A nie, nie. To gdzie ta jubilatka? Dawajcie ją tu. Poszła za już do Kalwaryi na odpust. Nogi babka mają zdrowe, no to co im wierzysz? Ona tak co roku, jeszcze ani jednego odpustu nie opuścili. A może byście tak na wieczerze przyszli? O, zaraz się zabędzie. Ale chmury idą. To ja już tu nie będę depta, a drugi raz po tym błocie to wy mi to podpiszecie. Babce docie te 2000 zegarek, tę laurkę i przeczytocie, a ja se pójdę, co? No, czemu nie? No mogę podpisać. Tu. Tu. Dobra. A co wy to pisać nie umicie? Po pierwsze, to ja chodził do szkoły za Austrii i umia czytać, no, po austriacku. A po drugi to babka tak się podpisywali. To już mnie nikt nie będzie ciągał po sądach. To głowę to wy mocie nie od parady, ale chyba gospodarzu mnie będziecie musieli odnieść. O czym mówię? To się siadajcie. Siedźcie cicho. Widzicie, jak to ojciec sprytnie wykombinował? Byłoby to przepadł, albo naczelnik byłby to urzędnik swojej babie. Co jest? Jak wieje, no byś tak rabieli. A pomyśleć to nikt nie miał. Nikt nic nie dostanie, aż ja nie korza. Kadela, nic nie widział? Nie, tato. No to dobrze. Nikomu ma ani słowa. Tatusiu, mamusiu, o tym problemacie. Jakby spiekła ten głos. Nie spiekła, do spielnicy. A kaj on tak? Pielnicy za go zamknął. Cię krwię, do zacieruj się dobrą. Papa nie bolo to. Jak się łazienie czopką wyrpnęło to. Nie wiem, jak się Jątek, Łotwier! Łotwieraj, ty kurny synu, bo cię siekierką zaciupię! Wseczkowy pije pijanica. Łotwieraj! Tato, trzeba drzwi wyważyć. A nie szkoda, dopiero my ich wprawili. Matka, zacieru nie szkoda! Gówniarzu, zacierki ci da, nie zacier. Cicho, idziemy po sztanga! Na
na bok, to trzeba wziąć szwungu. Helga, matka za mną, Józek na zadku, no. Dajcie za pozor, no. Raz, dwa i trzy! Co fosy, to szlachta. Józek, kto ci kozoł tak pchać mocno? Krótkie śpic, no. Nie skozało mu było, bo tego zacierł. Pewnie ze szkoły wracasz. Powiedz babci, że przyjadą do niej z gazety. Wywiad chcą przeprowadzić. Żeby się babka staro sama nie męczyła z wypowiedziami. Chcieliśmy jej ulżyć. Tu jest wszystko dokładnie napisane. Powiedz ojcu, żeby to dokładnie z babką przećwiczył. Dobrze? Wykopać. Szlak trafił. Szlak trafił. Szlak trafił. No z babo placek. Co teraz zrobimy, tato? A co zrobimy, co zrobimy? Skidamy się. Dalej mnie teraz lamentowani. Już jej za późno. Do Boga trzeba się modlić. Babkę o skrzesy nie prosić. Na co ci to? To opada. Dłożko pańowo babki. Chryste, panie, czemuś mnie pokorą taką głupią rodziną. Chcesz, żeby nas babka po nocy straszyła? Nie dość nam kadeli, co za dnia straszy. Jantuś, kochałeś naszą babkę? Kocham. A byłeś jej syn nieodrodny? Był. A byłeś do niej podobny jak cielok do krowy? Był. No to wróć se to na łeb. O Jezusie Marię, cała babka Cornelio. No. Jeszcze bliżej, wiesz? Jeszcze bliżej. Niech się pani uśmiechnie troszeczkę. Tak, tak, świetnie. Widzę, że się babcia świetnie czuje. W imieniu czytelników naszej gazety chciałabym serdecznie pani pogratulować tak pięknego jubileuszu i prosić o kilka słów wywiadu. Babka głucho, pani redaktorko. Gadać nie umie. Nie słyszy.
Nic nie słyszy, nic. Jowem to syczko powie. Jak za fiks to kurwa są. A więc gmina nasa choć ubogim opola piątej i szóstej klasy przoduje w kontraktacji. Ludzie tu pracowici, a władza gminna mądrą. Smoli tam, pani redaktorko, ja wam to powiem. Zapraszam. Jak jest Ludwik Placek, syn Jakuba i Korneli z domu Kućba. Mam dwoje dzieci. Mam pięć morgów w sześciu kawałkach. Pole mam dobre, nie powiem, ale dzieci tu mam do... Dzieci mam gorsze. Prócz dzieci to mam konia, dwie krowy mam cielne, króliki mam, barany, konie już głodą, barany, kozy, kury, gęsi, no to ja jest chyba pierwszy gminia rolnik. Oprócz tego to chciałbym powiedzieć, że dla uczczenia tej setki, co to babci trzasnęła, to zobowiązuję się dać na jesień o 10 korców żyta więcej, aniżeli zech zaplanował, a choćbych miał dokupić u Kadeli. Panie Placek, wspaniale, wspaniale. Wszystko zanotowałam, ale ja bym jednak chciał usłyszeć kilka słów od babci. Babciu, jaka jest recepta na długie co babka ma do tego umarła? By już zdrowy, no jakby nie dostała tych 2000 od... Pani Dzko, mlecka może byście się napili. Ale silne, fajne mlecko, chodźcie, napijcie się, chodźcie. Ja nie będę... Chronikę. Połączcie mnie z wojewodą Kosterskim. Tak, rządówką. Na to mamo, koniec świata! Papież na nas jedzie! A mam wojska lady! Jął ten do Chlewika! Martko, Martko! O, to jest właśnie obywatel Placek. Poznajemy, poznajemy. Jesteście sławni na całą Polskę. A jak ta nasza bohaterka? Babcia. Gość w dom, Bóg w dom. Chodźcie, panowie, do środka. Nie godzi się takich ważnych gości przychliwie przyjmować. No nie dziwne nam te zapachy. To zdrowa. Te zapachy nas żywią. No i co, panie wojewodo, dobrze? Mlecka, panowie, może byście się napili. Gdzie ta gwiazda? Panie, jaką gwiazdę? Jeszcze widno. Ta wasza babcia długowieczna. Na Kalwarium, panowie, posła tam jest odpust. Co, odpust dzisiaj na Kalwarii? Panie naczelniku, nie słuchajcie baby głupie, nie odpust. No roraty. To mamy pecha, a chcieliśmy zakomunikować radosną wiadomość. Centralne władze zainteresowały się babcią. Szykuje się wielka niespodzianka. Babka już dostali te 2000. Cio, babka żaro je wydała. A teraz dostanie najcenniejszą nagrodę. Chcieliśmy wręczyć publicznie, na oczach całej Polski. Przyjedzie tu telewizja.
I radio też przyjedzie, tylko panie Placek, bo izbę musicie wysprzątać. Staro, podwórko tyś! Staro, po co? Nie teraz, gospodyni, nie teraz. Umyję sobie górę, ale tata klucz zgubił. Cichaj! Śpiku, radio puszczymy na górę, tam jest czysto. Panie Placek, ale te rudery na tym podwórzu też by trzeba było wyburzyć. Panie naczelniku, chlyw chciołek powiększyć, na nowym mnie nie stać. Kto to widział, żeby takie rudery stały są ukryte? Pomożemy, panie Placek. Pomożemy. Pomożemy. I co i znajdła święty Antoni, ratuj. Widzisz te sknero? Zachciał ci się 2000, to teraz se sprzątaj chałupę i rozbieraj starą. Mamo, przecież wojewoda powiedział, że ją chce niespołecną rozbierą. Czy niespołecną, to na nową stodołę budują. Chałupę musimy sobie sami rozebrać. Cicho, Jątka trzeba za babę ubrać. Żeby zaś co nie wypaplą, jak tu kto przyjedzie. Najlepiej to bym uszy glinu pozatykał, jak się kto będzie pytał, to nie będzie słyszeć. Krótsa fuks. No i co za to? Co? Co? Posprzątać tu trzeba. Łajcie, no co wy? Tym bajslu? To nie widzieliście w telewizji, a mieszka prawdziwy polski chłop? Trzeba ich na piętro puścić. Co z tym nie tu będzie zradzić? Siekr, nie wiem, no cały czas o tym myślę. No se nie mogę zbocyć, kaj jest ten klucz od piętrów. Pod Słomianką był po Helcynej komunii. No, no pewnie ten go pod. Ja bym nigdy na oczy nie widział. Mom! To nie ten klucz, to jest klucz od babcynej chałupy. Tata, jest! Jest! To jest! Łapę pr... Zaro, co chcesz się? Siaku, to wiem. Pieniądze babcyny. No, 100 lat zero. Jeszcze nam $3 zostaje. Może by zamiast uleciało, ja by cię podnieść. Na szermata, Różek! Przynieś siekierę i naumij się, Gipko! Z klucza nie ma i nie ma! Mąka to sztangle! Będzie lepsze jak siekiera! No dobra, dawaj, niech ma. No bo... Co, szkoda! Drzwi nie potrafi się otworzyć. O Jezusie Maryjo, ale tu kurzu. No to co za kurzu? Ludwik Parto, sterylizował cały fornel, bo tu odłazi. Kruca, fuks, no widzisz? Jakie to teraz gówniane meble robią? Tyle pieniędzy człowiek wywalił na darmo. Oni myślą, że jak chłop z bata strzeli, to centy mu same z nieba lecą. Tato, lodówka nie rozpieciętowano. No i chwała Bogu, bo już by pewnie zadzewiała. Heluśko, weź ze szmatę i poobcieraj trochę kurzy, para kotu wygląda. To odkurzacze. Ani mi się woz jeszcze stopka w zegarze wybije, już jak rozabuli, już zadrutowań. Miotuj, nie masz? To po co my kupili tyle tego? Mama do kadali chodzą, mięso chowają, taby u nas lodówki nie było. Na telewizor też trzeba chodzić do innych ludzi. Kadali gro cały dzień, nawet na dzień nikt nie wyłączył. A pralkę? Pralkę to chyba już 10.
Zawsze ino wiem, kadelaj, kadelaj. Pies go trącą z tymi jego telewizorami. A w pralkach to nie chce pierę te swoje zasrane gacie. A my kupili po to, żeby było. Żeby świat wiedział, że mamy. I żeby cię jaki kawaler chciał. I żeby wiedział, żeś sroce spod ogona nie wypadła. Ojców mos honornych, zgon dopąd cię z chałupy nie wypuszczą. Jo, ani matka Helka tego do grobu nie wezmę. A jak się będziesz wydawać, to ci takie wesele sprawię, że wszystkim dookoła ślipie na bierg wyjdą. Pamiętaj, żeś jest plac gówna, a jo placek. Nie jakiś dziot. Czytajcie. Szanowna redakcjo, dlaczego denerwujecie ludzi i podajecie w swym piśmie bajeczki, w które nikt nie wierzy? Oto niejaka Kornelia Placek, której robicie taką reklamę i tyle szumu, że przeżyła 100 lat, już dawno ziemię gryzie. Jeśli nie wierzycie, sprawdźcie na cmentarzu w pokucie górnej, gdzie jest pochowana nędznie obok wspaniałego grobowca rodziny Kadelów. Życzliwy czytelnik. Dzień dobry, panie Placek. Pojedzie pan z nami. Musimy wyjaśnić pewną sprawę. A uczyłeś się wczoraj? Jo! Uczyłeś się? Uczyłeś się. No to ucz się, żebyś nie musiał tak jak ja ciężko harować. Żebyś się czegoś wyuczył, żebyś miał swój fach. Żeby ci dziecko w życiu lekko było. Tato, a co zrobimy? Żebyś się był panem na swoim. Głowę mu z młodą, to ci wszystko do niej wlizie. Eno się pilnuj i uc, uc. Dobry tato, a co zrobimy ze starym? A kto powiedział ze starym? Preca nikt na nim nie grał. Helce go domy na prezent, jak się będzie wydawać, a my se zostawimy nowy. Eta, weź, zabić na kadelowe góry, nie wiem. Ja też umiem. Eta. No wio, Eta, wio. Wio. No jak jedziesz, wio. Wio. Na ten no. Krót.
Szafok z telewizorów im się zachciał. A mnie się wyśniło dziś. Już rano wiedziałem, że coś się stanie. Babkę se upatrzyli za Irenę Dziedzic, Liga COVID, Zygorki, Duperele. Jakby większych komediantów nie było w telewizji. A telewizor to co? Jakby nogi psy gniotą, no. Tato, kupiliście komediantów. Kwiatki masz kolorowe na grządce, to się nerwi. Co się stało? Koniowi dupę urwał. 30-lecie Polski Ludowej, inauguracja Portu Północnego. Przed wojną byliśmy dumni z Gdyni. I słusznie. Na owe czasy było to dużo. Zostaw to. Dziś mamy chciałem kolor poprawić. Wsadź palce i poproszę kolor. Decyzje. Tu już nie chodzi o okno Polski na świat. Potrzebna szeroko otwarta brama. Zafrapowała ta budowa mieszkańców Wybrzeża i wyobraźni artystów. Panie Godołek? Matka, owe jątka. Pogasić światła. Proszę, poduszku. Zaprzyj dwierzę. Tato, to ich nas do mnie autem przyjechał. Krótsza fuks. Pojdzie, tato, pojdzie. Witajcie, placku. A witajcie, placko. Helu, jako ci leci. Pięknie wygląda. Patrzę skuźnie, uwaj się we wszystkich oknach świeci, nawet na górze. Mówię do Ignasa, że przędę mi się tam dowóz. Czy macie gości jakich, czy co? Ja po prawdzie się tam nigdy na Krzywego Ryja nie pchom, ale mi coś... Heluś mówiła, to jakiś worderak dla was, idę w telewizji i macie być. Co tam? Babka stówkę skończyła, to jej rychtujemy chałupę. Niech se pomieszko na stare lata jak człowiek. A tak będziemy po cimoku siedzieć. Pogoda taką zenidzyno pić. No to... Plackowo, dajcie jakieś klunki. Siadajcie. Siadajcie. Helka, posprzątaj na stole. Matka, przynieś kieliszki. Placku, coraz piękniejsza ta wasza Helka. A co ci się zaś tak spodobało? Co nogle, to podjoble. No, Helka, wasze zdrowie. Niech się babce żyje 200 lat. Helka, zostaw gorzo, a przynieś gościom jakiego ogórka do pomocy. A cud ją tak gonić. Niech se z nami posiedzi to. Baby miejsce nie przygorzą, ale niech się ucy chłopa obsługiwa. Pedro będzie z nich, pociecha. Widzisz Ignac, łażeniłbyś się. Ty stary kuniu. Zjenidło ci zwinnieje, albo Helka ci się wyda za kogo innego. A swagier już by ci chodził po piwu. Helka, dywany, polaj domy kawałek, meblemo. Familia Placko teraz jest... O, Placku, to może i talon na ładę dostaniecie. Mogę, ale nie chcę. Przyjedzie Władek z Kanady, to mi amerykański przywiezie. Lepsze od tego kadelowego. Kadela pisze pamiętniki na konkurs rolników. Godą, że jak pokadzi, to dostanie nagroda. To jak se tato pomyślał, że mu nazbierą żywicy na kadzidło. No co to krótca fuks? Mnie nie możesz powiedzieć, co bych ci napił wodą? Co to u nas pieniądzów mało? U kadeli będzie z dziadową? Twoje zdrowie, Józuś. Będę się napijesz pod tą żywicę. Nie. Napij się, ojcie ci pozwolą. Już ja też napijem. To psia jucha, ozyro. Zaj skanki bym rupił i pod łóżko się legnął. Uważyliście nowego produktu? Nie, tam tyle co kot napłakał. Jątek zacier strzaskał. On ja szał, ja nie strzaskał. Można pić i nie godaj tyle. Józek, przynieś butelkę ze studni, bo już pewnie skostniał. Srał pies, przynieś całą kankę.
wsi podają. Nie pamiętam, to ci nie powiem. To ja ci powiem. Pod kopką na siebie. Nie. To ja ci przypomnę. Ludzie gadają, że cię chłopcy dentegowali. Jak to było? No to ci idzie. To jest prawda. Ale oni mnie gwałcili. Ignaś. To ja znać na milicji. Mnie potem strasznie głowa bolała. Czyś ty ogłupła? Też mnie potem palcem ludzie pokazywali, jak cię do ślubu jód. A uzyni się ze mną, Ignaś? A co mu oni? Kiemu szukać daleko, kiemu blisko? No nie paple i we wsi, co było pod tą kopką. Ach, Ignaś, chciałam ci powiedzieć, że ty się dowiedział ostatnio. To co tam? To mógł ci dać rozgrzeszenie. Tobie no to w głowie. Nie sprzeciwiej mi się, kiedy się mumy zynić, to... Weź tę rękę. Helka, dobrze ci będzie. Nic, no siadaj. Tu, w tej izbie, Ignaś. Czy ją tej śpi? No to śpi, no to się nie obudzi, bo się nachlał w cola, uchlał się jak świnia. No czy nie uważam, bez brzuchem do kościoła nie szła. Z brzuchem, jakim brzuchem? Nie pójdzie, no pojedzie, z nic nie myśl, no na tym koniu z kuchelką. Pochwalony Ludwicku. Babka Kornelia. Przysłał tu po te 2000, co mi z gminy dali. Ale ja już ich nie mam, babko. Musisz mi to jakoś ich wyrównać. Ja by cię to ze skóry obdzierał. Wstawaj, dalej kosić trawę. O Jezusie, Kanielejski. Umierał będę. Przysłona mnie i koniec. Teraz, kiedy tyle roboty w polu, jeszcze ta telewizja. Zjawy jakieś na ciebie przychodzą, boś wczora popił. A może ci kto popiół szczepnął do kieliszka? Trzeba mieć brącia do doktora. Na co tam doktora? Zaparzę ci mięty, napiję się, to lepsze jak doktor. Nie, wiem co ci zrobię. Wezmę warzę mleka, dom ci do niego sadła, zaraz cię wygrzeję i wstaniesz. Oj, idź z tym twoim mlekiem sadłam, no, do twojego sadła. Ty zwariował? Nie chcę, dajcie mi spokój, ja już tu świra dostanę. Niech ta umrę i ślub. Na sermater będę pomału zdychał. A po nocy będę wam gorki tłuk, flaszki przewracał. W zakręcie stania, jak pójdziesz do kadeli, to cię ku sobie do grobu wciągnę. A zdychaj psie krwio, jakie ci życie niemiłe.
świat i jeszcze trochę. Co się tak ze słońca obudzisz? Ale mamo, ten świat jest okropnie wielki. Co nie trzeba zakłapnutowe pole aż po Pecki, a z drugiej strony pola Skulczańskie, gdzie świerki do nieba sięgają. O, kadera autem po drodze jedzie. O Jezusicku, co są to wlece? Mamo, ratujmy się! Zostaw kury! Łajca trzeba brać i uciekać z kury! Chyba ci gorzałka do głowy uderzyła. Wielko woda ku nam idzie. Będzie po to. Na co tego skiela wody byłeś, co nas nie zabrało? Teraz rozweźmie, musi być, bo kadelarkę wiezie. A nie, to cię gorączka, chłopce. No Arka, Arka, popatrz się. To pieron ognisty. Kaun chce tu łódku jeździć. Przeco u nas nie ma wody, nawet kacki. Nie mają się kapot oplać. Co tak głodo zgłupio? Na powódź są większe, takie z żelaza albo z blachy. Kupił se łódkę, żeby nam pokazać, że jest lepszy od nas. Króca, fuks. Jada do gminy. Niech robią ten cyrk z babką. Wojątka, niech się łódce roli, tak żeby się całko Polsko dziwowała. Ładnie poplewić i później będę tam. No, ładnie grać to. To nie szedł tu po. Zresztą, nie jeszcze deska została. Nie jeszcze jest kawałek. Ludwik, śpisz? Śpię. A to se śpi, bo wiesz, dostała bliska na dół od Władka. Każdy list. A tu go mam. I co tam pisze? Wszyscy to jest samo, bo nie mógł okular. Kochany bracie, w pierwszych słowach donoszę ci, że mi napisał list kadela i że żali się na ciebie, żeś taki nieuzyty chłop. Posłał mi te fotografie z twojej chałupy. To się bardzo chwali, bo tu mają wielki respekt dla tych, co poradzą drugich wykiwać, a zwłaszcza własnego brata. To ja ci zapowiem, że niedługo do ciebie przyjadę i ty mi przygotuj spłatę, co mi się po ojcach należy. To se tam dobrze porachuj, bo chce mi się za to spłacić, sprawić złote zęby. No dobrze, zachodź łocym mu swoje. Po ojcach tu nic nie pisej, no żebyś mu zapłacił za szpital, co był na ślepą kiskę i za sanatorium. Jeszcze coś? No pisze, żebyś mamę pochował kolię ojca i zrobił im pomnik marmurowy. No coś ty tako oćwint, no nic byś nie robiła, ino byś się stroiła i stroiła. Ja zwariowa. Na rany boski, na Wisłę Ciajskim. Co tam za siuchty? Na Wisto się Ludwik stało, naszą Helkę z unacyli. Będzie z dziadkiem, ale dziecko będzie bez ojca. Kruca, fuks. Ja ci będę dziadkiem. Co ci się stało? Żadnych wysiłków. Nie denerwować go i pilnować przyjmowania lekarstw. Dobrze, panie doktorze. A za tydzień przywieźć do miasta na EKG. Dobrze, dobrze. Do widzenia. Do widzenia.
Jest tu kto w tej chałupie? Jest i do tato. To pójdź kawy, przynieś mi kwaśnego mleka zrobić. Na darmo nie chodzę. Napijcie się, tato, ale nie umierajcie. Co byś sam robił z tymi babami? O, dziecko, kochany Alemko. Jak już musicie umierać, to chodź po tej telewizji. Siedni se tu kolem mnie. To ci coś powiem, jak chłop, chłop. Widzisz, Józuś, jak tak gdyż spora dni leje, to chłop chodzi jak głupi. W chałupie nie ma co robić. Nuda francowata. Żeby choć jaki pieron w tym budę strzelił, żeby na weselu jeden drugiego nożem, a tu nic. Dodają tato, że Ignaś ojcu butelką przylął. A niech se do pozu, żeby jego sztangą nie przylął, buchaj francowat. Już mi to zwisło. I no, synku, jakby kiotak pomarł, to dej se pozór na kadele. Ja on to przykazuję, żeby nic naszego przez płot nie przelazło. Ale jakby kadeli kura przez siatkę przeleciała, zaślachtować, łeb urziąć, w śrub staku zgnieść, aż flaki wyjdą. Na naszym obco noga nie ma prawa stawać. Józuś. Co za to? Ucysz się. Uca, uca. No to się uc. Ale cicho u mnie. Straszną dziemka biorę. Chcesz nie ogolić? Józek, bierz brzytwa i gol go. Ci się wąs puścił, a poradzisz. Macho z tą brzytwą jak cepem, jestem u krew, puść, zdej. Kukułka, zaś stoi. Krucza, Fuchs, to już nie mogą to naciągnąć. Kukułka już nogi jest zepsuto, ale wy macie zegary, co babka dostali. Kukułka trzecia, z telewizji mają być było o siódmej. Próba będą robić, tato, dajcie ten zegarek, przypnę Jostowi, żeby wiedzieli, żeby go nie sprzedali. Ile mi dobrze zapnijcie, żeby go nie stracić. Potem mi oddocie, krucza, Fuchs.
pewno. Napijcie się, panowie, boście z dalekiej drogi. Dziękujemy. Proszę. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę. O, mocne. Piękny bukiet. Z cukru placku pędzicie? Ja w zeszłym roku zrobiłem ze śliwek. Dostałem takich nadmiłek z PGR-u. Piękna śliwowica wyszła. Kurde, mol nie liczę! Matka Helka, Józek, do domu! No, no, no i co się robicie? Chłopa się w gaciach nie widzieli? Helka, weź kanka i lej im bimru. Nie załuj. A ty, matka, Józik, sztofcie mi tu telewizor zawyk. Syćko widział tych. No na co cię chodzi? Komu herbatkę? Jesteśmy chętni. No, herbatki. Proszę uprzejmie, herbatki. Stajemy, spalę, proszę. Tak, proszę. Proszę, szerzyj. Wszystko gotowy jest. Proszę uprzejmie. Wystarczy, wystarczy. No, tak, proszę. Raz, dwa, raz, dwa. Może herbatka. Proszę bardzo. Szybciutko, szybciutko. Dziękuję bardzo. Proszę pani, ja by się też napiła herbatki. To nie dla dzieci herbatka. Helka! Helka, ojcie cię woło! Zobacz tej starej piernicy. Trzymaj to, żeby się jątek do tego nie dorwał. Co tato? Nakręć kukułka. Przez co kukułka nie chodzi? Jak mu chodzić, kiedy nie kręcą? Weź posmaruj kukułka. A widzicie, Lenie? O syćki, bo ojciec musi myśleć.
dar. Kołysło dziadko, kołysła matka. Mama, mama się rypła. Jodę się upił, nie chcę przestawiać. Dobrolnie, baba. Świadome wprowadzenie władzy w błąd. Paragraf... I do tego bezprawne zagarnięcie mienia społecznego. Zegarek, premia. I za bimber też dostaniecie. Kapral Brynza, do mnie. Pilnować mi go jak oka w głowie. Сідько стухну, ніх ще юс не мальцю. Skandal na całą Polskę. To wy, naczelniku, będziecie odpowiadać. Co, ja? Jak to? To wyście wymyślili tę szopkę. Tylko nie my. Tylko nie my. Ktoś wyżej, a nas cholera rozliczą. Ale co z transmisją? Sam towarzysz. Oglądać. Przyprowadźcie mi tego durnia. Tak jest. Ale szybciej, szybciej. Nomine patris et spiritus sancti. Amen. En culus. Es sanctus et sanctus. In nomine Domini. Per es sanctus et sanctus. Amen. Чего думал? Ты раз мяло вообще звонцы начал. Dzień dobry Państwu. Za chwilę połączymy się z Waszymi kamerami zainstalowanymi w pokucie górnej, gdzie będziemy świadkami niecodziennej, lecz sądzę bardzo miłej uroczystości. Proszę Państwa, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam równie pięknej i podniosłej uroczystości. A to dzielna mężna babcia. Pani Kornelia Placek. Brawo! Niech żyje Placek! Cud! Proszę Państwa, wzruszenie staruszki cud, pozwala jej... prawdziwe. To bardzo wielkie, silne przeżycie. Proszę Państwa, ona płacze.